Witam was bardzo serdecznie, przed nami Conradowi, to jest kolejny odcinek z Trisim World. Dzisiaj kontynuujemy naszą misję Sunset, coś tam, już nie pamiętam to dokładnie. Ale fajna nazwa następnej stacji. No, Jamajka. No, na Jamajce będziemy. Na pewno. Po prostu pewnie tak się stacja nazywa, nie? Jakieś 3 semafory są przede mną, do 97 podobno ma być. Czyli do ilu? Do 60 mil na godzinę. No i teraz będzie do 129, nie, do 40? Do 29, panie już. Nie wiem, skąd ta 40 się tu wzięła. Już jest dobrze. Ciekawe, ile będziemy mieli opóźnienia w Jamajce. Teraz kawałek dłuższej podróży. Potem do Nowego Jorku. Będzie jeszcze dłuższa podróż. Jamajka, potem do Nowego Jorku. Ojej. Gdzie nas dzisiaj nie będzie? A jak to wygląda z siedzenia w pierwszej klasie? Dobra, możemy sobie tak zrobić. Czemu my nie? Zamknij mi to okno, bo mnie już zawiało. Minut opóźnienia, super. Ogólnie to zaraz będzie ograniczenia do 56 podobno.
Zaczynamy hamowanie. I dobrze, i wyhamowałem na 35 mil. No gdzieś policja słyszałem, jak miło. Jeszcze ten napis. Emergency access window. Najważniejsze jest... emergency... otwarcie drzwi awaryjne na zewnątrz, a nie w środku. No, na pewno jakby się coś stało podczas jazdy pociągu, że było potrzebne wyjście awaryjne, to na pewno każdy pasażer by wyszedł na zewnątrz pociągu po to, żeby drzwi otworzyć. Dobra, trochę się przeszliśmy na zewnątrz, przejdźmy się też kawałek i po wewnątrz. Aha, bo to w ogóle są dwa składy. Ogólnie tak myśląc, raczej pasażerowie tutaj chyba nie powinni. Nie no, powinni raczej. Mogą tutaj przechodzić też. A nie, pan się przesuń. Ja maszynista jestem, sobie przechodzę. No, tu sobie mogą przechodzić, ale pomiędzy tamtymi to... tylko ja, maszynista. Dobra, państwo, bo nie wiem, tam wszyscy na korytarzu stoją w wejściu, więc... nie mam jak. Pani! Pani do maszyniście tu się przedostać? Nie da się. No super. Poczuję tym ludziom. Dobra, bo ja muszę drzwi zamknąć. Dobra, jedziemy na Nowy Jork.
17 kilometrów. Coś się prąd nieodpowiednio styka. Że znowuż będzie wiercenie, no nie. Kocham to. Na wczorajszym live też było, to i dzisiaj na odcinku, jak nagrywam, też musi być. Się dzisiaj tak wiercą, że chociaż nie słychać tego w miarę, więc... Myślę, że nie powinno przeszkadzać, bo nie powinno być słychać na tym. Ja cię wyboję w ogóle. Sorry, pociąg się trzęsie trochę. Czy też przy takich prędkościach pociągi Intercity się tak nie trzęsą na naszych polskich torach? Tej tory w Nowym Jorku i takie rzeczy się dzieją. Znaczy do Nowego Jorku. A pociąg rzuca na lewo i na prawo. Już mam wyluzowany ten moc, to czemu przyspieszam? A spadek jest tylko 0,5%. Jazda ponad ograniczenie prędkości. Przekraczam ją
A 1 km na godzinę. Zaraz zmniejszy się ograniczenie o 97 km w godzinę. Dobra, hamuluj. Mocniej hamuluj. Teraz już coś sam chętnie nie przyspieszę. Jeszcze wolniej. Dobra, trzeba przyhamować. W 72. To takie ograniczenia tutaj się nagle robią. No bo to jeszcze niedługo. No już są takie rozjazdy miejskie. Jakieś zjazdy, podjazdy. No już mi pociąg będzie przyspieszał. Tu już są 2%, więc... Jeszcze lepiej, bo do 48. No i hamulaj, hamulaj do 48. Dobra. Jakie tutaj zaawansowane manewry trzeba wykonywać. Przyspieszaj, hamuj, przyspieszaj, hamuj. No jakiś rozjazd.
co się stało? A nie, bo ja nie wiem skąd. Znikło. Ja za to przekraczam prędkość dozwoloną, a nie wiem, trochę dużo. Jakieś dziwne coś mi się stało. Ale czemu z przodu mi się te świecą, te czerwone te? Ej, nie wiem. A. Teraz już wiem lepszy. Tam się już gdzie jesteśmy, bo to miejsce trochę znane z Train Simulatora jest. Ten tunel, gdzie się najpierw jechało z górki, a teraz się jedzie pod górkę. Dobra, hamuluj. Ciekawe, ile opóźniony dojadę na ostatnią stację. Dobra, mamy 24. Dobra, moc siadła. O, przez te rozjazdy jak przejeżdżam, to pewnie... mocy trochę nie dostaje. Całkiem możliwe, bo tutaj jest to przez te tam te kołotorów, co są. No, jesteśmy opóźnieni tylko o 3 minuty. A byliśmy o 7. Więc no, nadrobiliśmy rozkład. Ja ci sygnał o niebezpieczeństwie przejechałem. Chyba nie. Panie, no jedno tej to. No tak to my się bawić nie będziemy. Jaki tam sygnał o niebezpieczeństwie niby widzieliście? No peron był. Peron był. Peron był. Ładnie się już prawie zatrzymałem. Chciałem już tu drzwi otwierać, ale nie mi to jakiś sygnał o niebezpieczeństwie, że ja bym przejechał. Gdzie ja się teraz czytam niby? Trzeba zobaczyć.
Gdzie ja jest? No. Nieźle, nieźle. Wydawało mi się, że ja jakiś zapis po drodze robiłem. Dobrze, więc wy tutaj macie krótkie cięcie i widzimy się już na miejscu z powrotem na tamtej stacji. No i patrzcie, patrzcie, patrzcie. No już dojeżdżamy. Dzisiaj mi teraz to szybko poszło. Normalnie jesteśmy 3 minuty przed czasem. Nie pytajcie mi się tylko, jak ja to zrobiłem. Nie pytajcie, jak to zrobiłem. No i jesteśmy przed czasem. No dobra. Wiadomo przejrzałem, w jaki sposób to zrobiłem, ale... Stoimy na krawędzi, dobrze. Można szybę wyczyścić. Jakby podczas jazdy się zabrudziła i by wycieraczka nie działała, to tak wiecie, ręką można wyjść i poczyścić. Dobra, usiąść tutaj. 56:30 mam czekaj, dobrze, ale te drzwi chyba myślę, że już można zamknąć. Idźmy sobie z pociągu zobaczyć. No, są zamknięte wszystkie lepsze. Oprócz tych. Nie no, fajnie działają te drzwi, powiem wam. Aha, mam wyjść, no super. Dobrze, a więc to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.